któż to nie zna Dooma, jednej z gier, które na nowo stworzyły gatunek gier FPS, tego klasyka nad klasykami. Witam i zapraszam na materiał poświęcony tej właśnie grze. Doom to gra stworzona w 1993 roku przez ID Software, znana chociażby z innych przełomowych dla strzelanek serii takich jak Quake czy Wolfenstein. Fabuła jest tu szczątkowa. Jesteśmy żołnierzem, wysłani na jedną ze stacji na Marsie. Nagle ktoś przez przypadek otwiera portal prosto do piekła, skąd przybyła niezliczona ilość demonów i innych maszkar. My oczywiście musimy powstrzymać potwory przed inwazją na Ziemię. Niemal całkowity brak historii wychodzi tej grze na dobre, bo prowadzenie dialogów, pomoc innym bohaterom itd. szkodziłyby czystej rozrywce pokonywania kolejnych hord demonów. Zanim przejdę do samej rozgrywki, omówię jeszcze kwestie techniczne. Graficznie pierwszy Doom był oszałamiający. Dziś tekstury o piksel, wielkości cegły i dwuwymiarowe sprite nie zrobią na jakim wrażenia, ale moim zdaniem to dodaje grze uroku. Idealne wymieszanie retro grafiki z wczesnym 3D. Audio również nie zawodzi. Do dziś trzyma poziom, odgłosy stworów, broni i otoczenia do tej pory robi wrażenie. Teraz to, co ty, Gryski, lubię najbardziej, czyli rozgrywka. Powiem tak. Perfekcja. Ta krwawa rzeź demonów do tej pory przynosi sporo frajdy, więcej nawet niż walka z terrorystami w Call of Duty. Podsumowując, zagłada ma się dobrze i gra się w nią świetnie nawet dziś, 22 lata po jej premierze. Ale co dalej? Co z kolejnymi odsłonami? Druga część wyszła rok później i również była świetna. Dodano kilka nowych broni, na przykład piłę łańcuchową. Trzecia odsłona trafiła na PC i pierwszego Xboxa w 2004 roku. Jej reedycja na PS3, Xboxa 360 i komputery w 2012. Szczerze, gameplay trójki nieszczególnie mnie zachęca. Trzeci Doom jest bowiem survival horrorem, nie ostrą jatką jak poprzednie dwie odsłony, co może psuć zabawę. Jednak z ogromnym entuzjazmem czekam na nową odsłonę serii, nazwaną po prostu Doom, która premierem będzie miała wiosnę 2016 roku. Wszystkie trailery, gameplaye zwyczajnie zachwycają. Nie będzie to Call of Duty, choć takie były pierwsze założenia, a oldschoolowym FPS-em ze starym, dobrym systemem apteczek. I takim oto optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy materiał. Napiszcie w komentarzach, jaka odsłona serii najbardziej wam przypadła do gustu. Do zobaczenia w następnym materiale, który będzie o Rayman Origins.